Czołem ludzie, witajcie w kolejnym odcinku The Long Dark, seria DLC, odległe terytoria. Dzisiaj będzie shortcik. Testuję napisy. O dziwo, mam zapytania w komentarzach o napisy angielskie. Nie wiem, czy to jakiś trolling się odbywa, żeby mi dołożyć roboty. Ale jeżeli uda się to zautomatyzować, to czemu nie? No i też zaadresuję wiadomość od pana Yetiego. No tak, jeszcze tu mieliśmy zajrzeć. I tak, to ten najważniejszy kontener, gdzie ponoć mają być bronie. A co tu znajdziemy, to się zaraz okaże. Wezmę, nie wezmę. No to wszystko zależy od ciebie, mały kontenerku. Chyba nie, chyba na lobku to przetłumaczyli na coś innego. Więc nie ma. Więc ja lecę testować kolejnego save'a równolegle do tego. Nacisnę teraz przycisk pauzy w nagrywaniu wideo. Jeżeli będzie coś interesującego się działo, to wam zakomunikuję za chwilę. Jeżeli nie, no to żegnam się z wami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Aktualizacja. Gram może 10 minut. Pojawiłem się w Milton. I w domu znalazłem zapałki. Pistolet sygnałowy. No, no, no. Co znalazłem? Rękawiczne, dżinsy, skarpetki i czapkę Ralfa. Z innych znalezisk. Kontenery wydają się nadal puste, ale nie aż tak często puste. Teraz może 75% jest pustych. W domu znalazłem... Jeszcze jest jedna surowa ryba, którą zostawiłem w zamrażarce. I to wszystko było na chacie. Jeszcze nie skończyłem przeszukiwać, bo znalazłem flarowca, więc aż podskoczyłem. Więc będę raportował na bieżąco. Lupa na poczcie w Milton. Proste narzędzia wystają z naczepy. Trzecia paczka zapałek już. No dobra, zlutowałem całe miasto Milton i przybyłem tutaj na farmę. Oto co znalazłem, nie wypuszczając się daleko od centrum miasta i kończąc właśnie tutaj u farmera. Cztery paczki zapałek, te wszystkie pyszności, lupę. Tutaj jednej ryby brakuje, bo jedną zostawiłem, była surowa. No i drażnią nas amunicją i sprzętem do czyszczenia broni, ale jak zwykle giwery nigdzie nie ma, a zaglądałem każdy zakamarek, więc proponuję inne podejście. Powiedzcie mi, co myślicie. Stalker, tylko że zimny. Przerobiony na lopera, nie na odwrót. I może po prostu ta bazowa dostępność zamiast niska damy na średnią, a wzmocnimy redukcję w kontenerach na pusty i powtarzalność przedmiotów w kontenerach. Odwrócimy sytuację. Wiecie, dobry pomysł? No nic, ja zacznę testy i będę wam raportował na bieżąco. Mam nadzieję, że to coś wam pomogło. Trzymajcie się. Podobało się, nie podobało się, wiecie co czynić i do zobaczenia w następnym odcinku. Adios!